Oczywiście sportowa uczelnia i święto na sportowo tego nie mogło zabraknąć. W hali AWF-u odbył się mecz koszykówki z udziałem wybitnych absolwentów Akademii na parkiecie. Rywalizowali m.in. Dominik Tomczyk, Jerzy Binkowski, Radosław Czerniak, Robert Kościuk. Nie zabrakło też znaczących obecnych postaci. Z uczelni w dobrej formie jest m.in. Ryszard Bartoszewicz. Cieszy też uśmiech na twarzy legendy koszykówki Mieczysława Łopatki. Trener poprowadził zespół absolwentów. W piątek wieczorem po koszykarskich emocjach przyszedł czas na biesiadę AWF-jaków z zespołem Kalina. To wyjątkowa grupa artystyczna Akademii Wychowania Fizycznego, prezentująca polskie tańce narodowe i regionalne w formie opracowanej artystycznie. Zespół prezentuje żywy i barwny program sceniczny, trwający w zależności od potrzeb od kilku minut do ponad nawet dwóch godzin. Na święcie swojej uczelni zaprezentował się kapitalnie. Wielkie brawa. Clou świętowania nastąpiło jednak w sobotę. Akademia Wychowania Fizycznego przeniosła się bowiem do hali stulecia i w jej okolicy odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu z udziałem wszystkich zainteresowanych absolwentów i wyjątkowych gości. W trakcie uroczystości najwyższym odznaczeniem uczelni, laurem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, wyróżniono profesora doktora habilitowanego Tadeusza Koszyca. Było bardzo dużo nagród i wyróżnień, m.in. medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali profesor Eugenia Murawska-Ciałowicz, profesor Jadwiga Pietraszewska, profesor Iwona Wierzbicka-Damska, doktor habilitowany Marek Rejman, doktor Krystyna Antoniak-Lewandowska, doktor Beata Blachura, doktor Marta Koszyc, doktor Ryszard Błacha. Na spotkaniu pojawiła się m.in. minister edukacji Anna Zalewska, Jerzy Michalak z zarządu województwa, byli rektorzy AWF-u oraz prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz, który życzył Akademii dalszych sukcesów w kształceniu najlepszych w kraju sportowców. Swoją obecnością uroczystość uświetnili też najlepsi polscy sportowcy, absolwenci wrocławskiego AWF-u Sławomir Szmal, Bartosz Jurecki czy Grzegorz Tkaczek. Wieczór był nieco luźniejszy, ale wielkich wydarzeń też nie zabrakło. Takim wyjątkowym był na pewno specjalny pokaz fontanny na pergoli przy hali stulecia. Woda tryskała tym razem na cześć uczelni. Na pewno wszystkim ta prezentacja mogła przypaść do gustu. Zresztą wrocławianie i goście są już przyzwyczajeni do wieczornych spotkań przy fontannie. Teraz w sobotę 70-letnia jubilatka, czyli nasza sportowa akademia, miała przy fontannie swoje minuty. Pokaz z pokazem, ale nie ma dobrych urodzin bez tańców i zabawy. Przez 70 lat działalności uczelni nazbierało się naprawdę wielu absolwentów. Część z nich spotkała się na balu nazwanym Wieczorem Absolwenta. Wyjątkowe miejsce, wyjątkowe urodziny i wyjątkowa zabawa. To był niezapomniany czas. Życzymy uczelni, by w dalszym ciągu w tym tempie szła do przodu.